День добрый. Oh. Pamiętaj, że każdy taki dzień, każde takie zadanie przybliża Cię do Twojego wymarzonego wyniku z egzaminu ósmoklasisty. Zobacz zadanko ze wczoraj i jak należało je zrobić. No to przejdźmy do zadania z kwiatami ze wczoraj. W kwiaciarni stosunek ceny jednego tulipana do ceny jednego goździka do ceny jednej róży ma się jak 1 do 2 do 3. Za bukiet złożony z trzech tulipanów i dwóch róż trzeba zapłacić 18 zł. Ile trzeba zapłacić za bukiet składający się z dwóch tulipanów Dwóch goździków i trzech róż. Tak więc, zobacz, mamy tutaj zadanie ze stosunkiem. Stosunek ceny tulipana do goździka, do róży ma się jak 1 do 2 do 3. Oznacza to, że cenę tulipana możemy oznaczyć jako x, goździka jako 2x, a róży odpowiednie jako 3x. I ułóżmy równanie. Za bukiet złożony z trzech tulipanów i dwóch róż musimy zapłacić 18 zł. 3 tulipany, czyli 3 razy x. Plus dwie róże, czyli dwa razy. 3x. Ten bukiet kosztuje 18 zł. Tak więc mamy 3x plus 6x równa się 18, czyli 9x równa się 18. Po podzieleniu przez 9 mamy, że x równa się 2. Czyli cena tulipana to będzie 2 zł. Cena goździka 2 razy 2, czyli 4 zł. I cena róży 3 razy 2, to będzie 6 zł. Ile musimy w takim razie zapłacić za bukiet składający się z dwóch tulipanów, dwóch goździków i trzech róż? Czyli mamy dwa tulipany, 2 razy 2 zł, plus 2 goździki, czyli plus 2 razy 4 zł, plus 3 róże, czyli plus 3 razy 6 zł. To będzie 4 zł, plus 8 zł, plus 18 zł. Mamy łącznie 30 zł. I to będzie nasza odpowiedź. Mam nadzieję, że taka odpowiedź wyszła ci wczoraj i takiej odpowiedzi udzieliłeś wczoraj pod filmem w komentarzu. A zadanko na dzisiaj! Dzisiaj przemyśl i rozwiąż takie zadanie. W pewnym zakładzie każdy z pracowników codziennie maluje taką samą liczbę jednakowych ozdób. Pracownicy potrzebowali 12 dni roboczych, aby wykonać zamówienie. Gdyby było ich o dwóch więcej, to czas wykonania tego zamówienia byłby o 3 dni krótszy. Liczbę pracowników X tego zakładu można obliczyć, rozwiązując równanie. Napisz swoją typowaną odpowiedź w komentarzu pod tym filmem, a ja już jutro o godzinie 7.05 zapraszam Cię jak zawsze na rozwiązanie tego zadania. Dowiesz się, jaka będzie właściwa odpowiedź. Życzę Ci fantastycznego dnia!